dobie internetu, w dobie GPS-ów, znaleźć coś w lesie jest nietrudno. Sprzęty pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej zbierali ludzie już od jakiegoś czasu. Wcześniej także zbierali rzeczy z pobojowisk, na przykład pod Grunwaldu, na przykład z bitew powstania styczniowego, listopadowego. Teraz oczywiście, mając do dyspozycji sprzęt, można w lesie znaleźć wszystko. My chcieliśmy nie tylko znaleźć coś, ale też opowiedzieć tego historię. Zaczniemy opowiadać historię poszczególnych przedmiotów, które były znalezione przez naszą grupę. Obecnie znajdują się w Izbie Tradycji w Kocku. Większość tych przedmiotów naprawdę ma swoją ciekawą historię. Nie sam przedmiot jest fascynujący, ale i jego historia. Każdy guzik, każdy bagnet, każda jakaś rzecz, która kiedyś służyła innemu człowiekowi, ma swoją historię. Mi się zdaje, że najlepiej byłoby opowiedzieć historię wszystkich rzeczy, które się znajdują, jednak nie wszystkich można potwierdzić. Mając takie rzeczy do dyspozycji jak wykrywacze metali, mając takie rzeczy jak ramy, możemy znaleźć prawie wszystko. Jednak chciałbym zaznaczyć, że nie interesuje nas ani sława, ani złoto. Interesują nas rzeczy, które będzie można pokazać ludziom, które można w jakiś sposób upamiętnić, przekazać potomnym. Za te 100-200 lat ludzie naprawdę będą mało wiedzieli na temat I wojny światowej czy powstania styczniowego. A w muzeach będzie można zobaczyć nie tylko daną rzecz z okresu, ale też opisaną historię tej rzeczy oraz skąd pochodzi, gdzie była. Po rzeczy można ustalić szlak bojowy osoby, która czy zgubiła ją, czy zostawiła, czy nawet gdzieś porzuciła. Udajmy się tam, gdzie jest tych rzeczy mnóstwo i gdzie można coś o nim powiedzieć. W lasach pod Kockiem, w lasach pod Wolą Głogłowską, pod Sorokomlą, Lubartowem, Radzyniem Podlaskim, czy nawet wyjazd na Dęblin. Wszędzie można znaleźć pozostałości po walkach I i II wojny światowej. Bagnet, ten który mam w ręku, jest to bagnet zastępczy wojsk austro-węgierskich, austriackich z lat 1915-1917. Bagnet typu zastępczego, szykowany tylko i wyłącznie na okres wojny. Znaleziony został w lasach pod Wolą Głogłowską, w lasach tutaj między Wolą Głogłowską a Sorokomlą. Jaka historia może być tego bagnetu? A więc I wojna światowa na tych terenach była naprawdę krwawa. Tutaj były walki pod Lubartowem, bardzo wielka walka pod Kamionką, walki pod Firlejem, potem w stronę Radzynia Podlaskiego. Może to być pozostałość po wojskach, które stoczyły tutaj ostatni bój. Człowiek, który go zostawił, zgubił lub któremu został on zabrany, no prawdopodobnie nie przeżył tej potyczki czy bitwy. Bagnet oczywiście trafi do Kocka, do Izby Pamięci. Ciekawostką jest to, że ta broń była, powiem szczerze, najgroźniejszą bronią I wojny światowej. Bagnet założony na karabin, który miał 1,5 metra, wydłużał karabin do około 2. Stojąc w okopach, żołnierz miał tyle swobody, że ten, który atakował okop w wielkości 2,5 metra, 2,20, był narażony właśnie na spotkanie z bagnetem, stojącym na sztorc. Bagnet stojący w ten sposób na broni najpierw spotykał ciało człowieka, następnie dopiero zaczęła się walka albo ostrzałem, albo walka wręcz. Bagnet też służył też do walki wręcz. Często było tak, że brakło amunicji, czy
czy nawet amunicja, nie było czasu je załadować. Wtedy żołnierze używali bagnetów, łopatek, saperek, tego co mieli pod ręką. Bagnet był właśnie tą najgorszą bronią białą pierwszej i drugiej wojny światowej, a także wcześniejszą. Bagnety w miarę wydłużenia się karabinów albo skrócenia karabinów wydłużały się. Mając na przykład bagnety od karabinka Lebel czy Chassepo, które miały ponad 70-80 cm, można sobie wyobrazić, jaką były straszną bronią. W momencie, kiedy uderzyłby człowieka taki bagnet, mógłby przebić, jeżeli stałoby za sobą, to dwóch, nawet trzech ludzi. I takie bagnety będziemy mogli zobaczyć niedługo w sali tradycji w Kocku. Udajmy się może tam, gdzie historia jest na każdym kroku.